Błyskawiczny obiad wielkopostny. Dla czteroosobowej rodziny potrzebujemy jednego pora pokrojonego, dwa woreczki ryżu, cztery dowolne ryby i koparek. Do koszyczka wsypujemy ryż, dodajemy łyżeczkę przyprawy zrobionej w termomiksie, łyżeczkę oleju, mieszamy. Na przystawce waromy dodajemy rybę, opruszamy solą, pieprzem i cytryną. Na górną część przystawki dodajemy pora. Nastawiamy na 20 minut, waroma, obrót 1. W międzyczasie jak rybka się robi, robimy sałatkę, pomidorki, ocet balsamiczny, sok z cytryny, oliwa, czyli olej u mnie, sól, pieprz, zioła prowansalskie, dwa ząbki czosnku wygniecionego przez praskę, łyżka wody, zamykamy, wlewamy sos i mieszamy. Za pomocą kopystki wyjmujemy ryż i odstawiamy na chwilkę. Rybka gotowa, teraz robimy sos. Do wody, która została, wrzucamy pęczek koperku, pół cytrynki wygniecionej i dwie łyżki śmietany. Ząbek czosnku i łyżka mąki. 4 minutki, obrót 1, gotujemy. Miksujemy 30 sekund, obrót 10. Bezpośrednio na talerz nakładamy ryż, rybkę posypujemy porem i polewamy naszym sosikiem. Smacznego! Oczywiście podajemy z naszą surówką wcześniej przygotowaną. Smacznego jest raz jeszcze.